smakkujaw.pl, jaskółcze gniazda, kujawska potrawa regionalna. Przyrządzę dzisiaj typową dla regionu kujawskiego potrawę. Jest ona chętnie i często jadana właśnie na Kujawach. Będą to jaskółcze gniazda. A zatem będziemy potrzebowali 6 jajek, z tym, że 5 ugotujemy na twardo. 0,5 kg mielonego mięsa wieprzowego. Ja kupuję w sklepach Viando, ponieważ wyroby charakteryzują się bardzo dobrą jakością. Będziemy potrzebowali, no tu mamy takie 2 niewielkie cebulki pokrojone w drobną kosteczkę, 3-4 łyżki bułki tartej, solidna garść majeranku, no spora też porcja pieprzu, sól kujawską do przyprawienia naszej potrawy, a także sporą porcję oleju, ponieważ będziemy smażyli na głębokim tłuszczu. My stosujemy olej kujawski. Jajka wstawiłam, się gotują, a ja tymczasem zabieram się za przyrządzenie mięsa. Przerzucam mięso mielone, wrzucam porcję pieprzu, majeranek, bułkę tartą, cebulkę pokrojoną w kosteczkę i wbijam jajko. I to wszystko teraz wyrobię rękoma. Doprawimy nasze mięso jeszcze 2 solidnymi szczyptami soli i teraz to wszystko wyrobię, żeby nam się składniki dobrze połączyły. Przyrządzam 3. jajeczko, czyli jajko osuszone, ugotowane oczywiście. Oklejam tak mielonym mięsem. Robimy to wilgotnymi rękoma, ponieważ wtedy mięso nam się nie klei do rąk. O, i formujemy na kształt taki jak jajeczko i mamy, można w zasadzie powiedzieć, że faszerowane mielone mięso jajkiem. Na rozgrzaną patelnię wlewam solidną porcję oleju. Smażymy te nasze jaskółcze gniazda na takiej większej porcji. O, tyle już powinno być. W sam raz poczekam, aż olej się rozgrzeje i będę smażyć jaskółcze gniazda. Olej mam już dobrze rozgrzany, a zatem wkładam nasze jajeczka w otoczce z mięsa mielonego. Ponieważ jest to mielone mięso, więc smażymy podobnie jak kotlety mielone, na taki złoto-brązowawy kolor. Oczywiście przewracamy i cały czas kontrolujemy ten proces smażenia. Sprawdzamy, jak wyglądają nasze pulpeciki. O, jest ok, a zatem przekręcam na kolejną. Nasze jaskółcze gniazda mamy już ładnie upiekane, a zatem wyłączam gaz i za moment podaję do stołu. Jaskółcze gniazda już nam przestygły, a zatem przekrajam, tylko robię to bardzo delikatnie, żeby nie uszkodzić żółtka w środku. O. I mamy gotowe. I układamy. I tak robimy z każdym kolejnym, no, takim pulpecikiem nadziewanym jajkiem. Regionalną potrawę kujawską, jaskółcze gniazda, mamy już gotową. Jak widzieliście, nie trwało to zbyt długo czasu. Kotlety z mięsa mielonego są w Polsce bardzo popularne, ale ja proponuję podać je w taki sposób, właśnie z jajeczkiem w środku, bo nie dość, że wtedy i lepiej smakują, i także lepiej wyglądają. A zatem gorąco polecam i życzę smacznego.